Cześć, tu MacGuffin. Mężczyzna przypadkowo cofnął się o 1000 lat i zmienił bieg wydarzeń. Dzisiaj pokażę wam ukraiński film przygodowy fantasy z 2017 roku pod tytułem Strażnica. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Film zaczyna się od sceny, w której młody chłopiec jedzie samochodem z rodzicami. Nagle inne auto gwałtownie wjeżdża na ich pas, przez co ojciec traci panowanie nad kierownicą. Ich samochód przelatuje przez barierkę i spada z mostu do rzeki. Lata później dorosły już chłopiec budzi się z krzykiem po kolejnym koszmarze, o tym strasznym wypadku. Po ubraniu się wraca do łóżka, leżąc tam nagle dzwoni telefon. Wchodzi jego mama i mówi, że dzwoni jego przyjaciel Wa, ale on nie chce z nim rozmawiać. Rozumiejąc wahanie syna, przypomina mu, że wybieram się na wędrówkę w góry i że następna okazja, by zobaczyć zaćmienie słońca, długo się nie nadarzy. Wiedząc, że jej syn boi się wysokości, udaje się go przekonać, by poszedł na wycieczkę. Tymczasem w innej epoce szaman odprawia rytuał, prosząc starożytne duchy o pomoc w odnalezieniu potężnego kamienia, który pozwoliłby mu rzucić świat na kolana. W teraźniejszości Via i jego koledzy z klasy wyruszają na wędrówkę przez lasy i góry. W końcu grupa dociera do wiszącego mostu. Nauczyciel wyjaśnia, jak ostrożnie go przejść, a dzieci zaczynają przechodzić jedno po drugim. Gdy przechodzi kolejna Vika, jest bardzo zdenerwowany i zaniepokojony. Jego przyjaciel próbuje go zachęcić, ale to niewiele pomaga. Zaciskając zęby, Via robi kilka kroków do przodu, ale patrzy w dół, co powoduje, że wpada w panikę i spada z mostu. Wa natychmiast rzuca się, by mu pomóc i udaje mu się go wciągnąć z powrotem. Inni koledzy z klasy zaczynają go wyśmiewać, a kiedy spadł przez przypadek wylał wodę z butelki na spodnie. Nie mogąc znieść drwin, Witer ucieka, Wa rusza za nim, doganiając go przy jednej ze skał. Wa próbuje pocieszyć swojego przyjaciela. Chłopcy patrzą w górę i widzą, że zaćmienie już się zaczęło. Nagle czują dziwne wstrząsy, gdy zaczyna się trzęsienie ziemi. Część skał, na której stał Wa, odrywa się i wpada w przepaść. W ostatniej chwili chwyta się krawędzi skały, ale nie może się podciągnąć, desperacko wołając o pomoc. Wa jest zbyt przestraszony, by podejść bliżej krawędzi. Nagle w skale za nimi otwiera się otwór przypominający portal, a Wa zostaje do niego wciągnięty. Budząc się, Vikia widzi skałę za sobą, jak otwór się zamyka. Słysząc głos, ostrożnie zagląda za dużego głazu i dostrzega mężczyznę ubranego w starożytną zbroję, trzymającego bukiet kwiatów i rozmawiającego ze sobą. Nagle przed mężczyzną pojawia się duża liczba innych wojowników. Po udanym odparciu ich ataku, mężczyzna zamierza odejść, gdy nagle inny wojownik zaskakuje go od tyłu. Zaczynają walkę na miecze, ale mężczyzna zostaje pokonany i otoczony. Wie, obserwując z daleka, postanawia zbliżyć się, ale poślizguje się i upada. W tym samym momencie z jego plecaka zaczyna wyć syrena. Megafon włączył się. Przywódca wojowników natychmiast wydaje rozkaz schwytania chłopca. Jednak upadłemu wojownikowi teraz na koń udaje się uratować Wie i ucieka. Wkrótce są ścigani, gdy zbliżają się do rzeki. Młody mężczyzna prosi Velasa o pomoc. Natychmiast pojawia się kamienna ścieżka na wodzie. Gdy tylko jeździec przekracza rzekę, ścieżka znika, powodując, że goniący wojownicy wpadają do wody i są wciągani pod powierzchnię. Młody mężczyzna przyprowadza Wie do posterunku. I ja i starszy Osi, którzy go tam spotykają, są bardzo niezadowoleni, że opuścił posterunek bez pozwolenia. Młody mężczyzna wyjaśnia, że przypadkowo trafił na mroczny klif, gdzie zobaczył kumów depczących kwiaty. Tak się wściekł, że pokonał ich wszystkich sam. Potem pojawił się Kuman Kando, a gdyby nie ten chłopak, który ich odwrócił, sytuacja byłaby dla niego znacznie gorsza. Jeden z zebranych mężczyzn postanawia przywrócić chłopca do rzeczywistości i polewa go wiadrem zimnej wody. Gdy jej Vikia dochodzi do siebie, początkowo myśli, że to jego przyjaciel to zrobił, ale patrząc dookoła dostrzega dziwnie wyglądających ludzi. Zdezorientowana jego słowami, mężczyźni zaczynają wątpić, czy jest zwiadowcą. Starszy postanawia, że rano zabiorą go do Velisa, aby dowiedzieć się prawdy. Do tego czasu postanawiam zamknąć chłopca w szopie. Tej nocy Kando odwiedza szamana.
Chociaż duchy prawidłowo wskazały, gdzie powinien być Rzymianin, nie udało im się go zabić. Chłopiec w dziwnych ubraniach przeszkodził im. Po usłyszeniu o dziecku, szaman zapytał, czy ma symbol głowy smoka. Przypomniał sobie, że chłopiec rzeczywiście miał ten symbol na plecach. Szaman był bardzo zadowolony z tej wiadomości. Oczekiwał go. Duchy wysłały swojego posłańca, który przyniesie im nieskończoną moc. Tymczasem Wija próbował zrozumieć, co się dzieje. Jego myśli przerwała dziewczyna, która podeszła i zaoferowała mu trochę mleka. Próbował zapytać ją, gdzie jest, ale nie do końca zrozumiała jego pytanie i odpowiedziała, że jest w szopie. Wspomniała również, że posterunek nazywa się Rye Off i broni raz przed gumami. Wija zapytała, jaki jest rok i był zszokowany, słysząc, że to 1120 rok naszej ery. Ledwo mógł w to uwierzyć. Ich rozmowę przerwał młody mężczyzna, który chciał podziękować Wii za pomoc. Wija powiedział, że pilnie musi wrócić do domu, a młody mężczyzna odpowiedział, żeby się nie martwił. Zostanie zbadany przez Velisa, a potem wypuszczony. Następnego dnia chłopca umieszczono na tratwie i wysłano na środek rzeki. Nagle liny trzymające kłody pękły, a chłopiec wpadł do wody. Tam zobaczył jakieś dziwne stworzenie i chwilę później został siłą wyrzucony z powrotem na brzeg. Wracając do posterunku, mężczyźni oddali jej jego rzeczy. Gdy usiedli przy stole, przedstawili się jeden po drugim. Iria, Doja, Olko i starszy Roy. Poprosili go, aby opowiedział, co się wydarzyło. Wija wyjaśnił, że pochodzi z innych czasów i został wciągnięty do otworu w klifie. Jednak nie uwierzyli mu, myśląc, że musiał mocno uderzyć się w głowę. W odpowiedzi chłopiec wyciągnął z plecaka megafon i włączył go. Głośny dźwięk sprawił, że tłum się rozproszył, ale osiągnął zamierzony efekt i przekonał wojowników o prawdziwości historii chłopca. Starszy Roy obiecał ustalić, jak może wrócić do domu, podczas gdy Ilia zaproponował, aby na razie został tu u jego siostry Melanicy. Olko natychmiast zgłosił się, aby eskortować chłopca. Po przybyciu do domu Melaniki przekazał Wicze pod jej opiekę. Gdy prowadziła chłopca do środka, Liszko przywołał swoją córkę, Rosankę. Chłopak bardzo się nią zainteresował i planował wręczyć jej bukiet schowany za plecami. Jednak jego plany pokrzyżował koń. Gdy Liszko rozmawiał z Rosanką, zwierzę ostrożnie zjadło kwiaty. Gdy Olko wyciągnął bukiet za pleców, pozostał tylko mały, przeżuty kawałek. Oburzona takim prezentem, Rosanka weszła do środka. Tego wieczoru cała rodzina, Ilia, Doja, Olko i Liszko, zgromadziła się przy stole. Zapadła ciemność i ogień trzaskał, zaczęli śpiewać. W tym momencie Wija wyszedł do nich. Starszy poinformował, że odwiedził Velisa, który powiedział, że podczas zaćmienia słońca otwór znowu się otworzy. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Velis wspomniał także, że portal można otworzyć siłą, ale tylko czarownicy wiedzą, jak to zrobić. Muszą udać się do nich po odpowiedzi. Olko od razu mówi, że zna miejsce, gdzie jest wielu czarowników, ale Ilia ostrzega ich przed opuszczeniem Rye Off, ponieważ jest otoczony gumami. Następnego ranka Wikia postanawia zwiedzić posterunek i zrobić kilka zdjęć. Tam spotyka Olko i prosi go, aby zaprowadził go do czarowników. Olko mówi, że może pokazać mu drogę, ale to nie będzie miało większego sensu. Aby uzyskać odpowiedzi, trzeba przejść testy czarownika, używając miecza, łuku i własnego sprytu. Wilia prosi, aby spróbować zdać wszystkie te testy. Olko postanawia zacząć od jazdy konnej. Divia ma zamiar wsiąść na konia. Ktoś chwyta go od tyłu. Odwracając się, widzi pojmanego kumana Tugarina. Po wyrwaniu ręki, Wikia nie zauważa, że z jego płaszcza spadła szpilka, którą podnosi Tugarin. Następnie Olko pozwala chłopcu strzelać z łuku i wymachiwać mieczem. Oceniwszy jego umiejętności, Olko dochodzi do wniosku, że mu się nie uda. Nastolatek błaga, by nauczyć go wszystkiego, a w zamian za megafon Olko się zgadza. Następnego dnia zaczyna się trening Wii. Uczy się, jak posługiwać się mieczem, jeździć konno i strzelać z łuku. W trakcie treningu Alenka uważnie ich obserwuje. Pod koniec sesji Olko pokazuje Wii ogromny miecz Liama Morans. Chłopak natychmiast pyta, czy Dobrynia to Dobrynia Nikitich, uświadamiając sobie, że ma do czynienia z trzema legendarnymi bohaterami. Dobrynią Nikitczem, Ilią Muromcem i Olkiem Popowiczem. Z ekscytacją opowiada Olkowi, że w jego czasach wszyscy o nich wiedzą, a legendy i opowieści są o nich powszechne. Z biegiem czasu Wija staje się biegły w posługiwaniu się mieczem i łukiem, a Olko rysuje mu mapę pokazującą drogę do czarownika. W międzyczasie szaman kontynuuje swoją mroczną magię.
zaklinając kruka, wysyła go na rozpoznanie. Wilja wyrusza w swoją podróż. W pewnym momencie słyszy szelest i decyduje się schować za drzewem. Ostrożnie zaglądając łukiem gotowym do strzału napotyka Alenkę. Dziewczyna przyszła do lasu zbierać grzyby. Wilja wyjaśnia, że szuka czarownika i desperacko musi wrócić do domu. Pokazuje jej mapę i pyta, czy rozpoznaje to miejsce. Postanawiając pomóc Wii, Alenka zgadza się towarzyszyć. Ostatecznie oboje przyjaciół dociera do oznaczonego miejsca. Wii natychmiast zostaje przeniesiony do innego wymiaru. Znajduje się w środku ogromnego, zamarzniętego oceanu. Nieznany głos surowo pyta, kim jest i dlaczego przybył. Wii prosi o pomoc, mówiąc, że naprawdę chce wrócić do domu. Głos oferuje wymianę niezbędnej wiedzy za cenę. Wia musi ujawnić swoje najgłębsze lęki, a jeśli skłamie, pozostanie tam na zawsze. Przyznaje się do wypadku swojego ręku wysokości, jak ten strach uniemożliwił mu pomóc przyjacielowi. Czarownik przyjmuje jego wyznanie i mówi mu o kamieniu Par. Kamień ten potrafi podróżować przez wieki, ale jego znalezienie jest czymś, co zwykły śmiertelnik może łatwo osiągnąć. Kamień należy szukać tam, gdzie gniazdo jest bezskrzydłe i zostanie dostrzeżony, gdy wiatr zostanie okiełznany. Wracając do Alenki, Wija dzieli się z nią słowami czarownika. Ona natychmiast przypomina sobie wieść, którą nazywa Aowo. Postanawiają tam się udać. Po przybyciu do wioski Wija zauważa, że domy zbudowane są tuż nad jeziorem. Alenka wyjaśnia, że ludzie tam są bardzo uprzejmi i mają legendę, że ich przodkowie byli kiedyś świętymi. Nagle Wija wpada na pomysł, jak okiełznać wiatr. Robi mały spadochron i wypuszcza go w powietrze. Wiatr łapie go i niesie do przodu, a oboje biegną za nim. Prowadzi ich do miejsca w jeziorze, gdzie Wija nurkuje i znajduje kamień. Kruk, który przez cały ten czas obserwował dzieci, natychmiast raportuje o tym szamanowi. Nagle przyjaciele słyszą krzyk. Odwracając się w stronę hałasu, Alenka dostrzega tłum kumanów biegnących w kierunku wioski. Wija i dziewczyna się ukrywają, podczas gdy chaos wybucha wokół nich, a wrogie wojska zabijają wszystkich mieszkańców. Na wieży strażniczej jeden ze strażników dostrzega dym i uświadamia sobie, że wieś płonie. Wyzywa wojowników, którzy dzielą się na dwie grupy. Nikita i Do idą w jedną stronę, podczas gdy Liszko i inni kierują się w drugą. Prawie natychmiast dwójka bohaterów natrafia na kumanów. Razem z Wiją i Alenką mężczyźni szybko angażują się w walkę. Wija zauważa, że jeden z wrogów zbliża się do bohaterów od tyłu, więc chwytając łuk strzela do niego. W międzyczasie w forcie starszy Roy karci dzieci za wyjście bez pozwolenia, ale bohaterowie stają w ich obronie, mówiąc, że Wija musi wrócić do domu. Sugerują, aby wyruszyć do Grim Cliff o świcie następnego dnia. Tamtej nocy w obozie kumanów Kandu zostaje poinformowany o niepowodzeniu. Wściekły idzie do szamana, który obiecuje, że nie popełni więcej już takich błędów i przyniesie mu kamień. Następnego dnia Wija, starszy Roy i bohaterowie wyruszają w kierunku Grim Cliff. Wkładam kamień w szczelinę, ale to nie działa. Nie ma w nim mocy. Starszy sugeruje, aby poczekać na burzę, ponieważ Peron jest panem tych żywiołów, a może wtedy kamień zyska moc. Wracając do fortu, Wija znajduje Alenkę bardzo zmartwioną. Idzie do starszego, by prosić o zdjęcie kary z dziewczyny. Niespodziewanie nastolatek zauważa niebieskie plany skrzydeł na stole i dostrzega błąd. Natychmiast informuje o tym starszego. Starszy wyjaśnia, że chce zaprojektować skrzydła dla wojowników, aby mogli zrzucić kamień na głowy kumanów. Wija oferuje swoją pomoc. Później przyjaciele idą na spacer. Po drodze Alenka dzieli się legendą o kamieniu serca. Kto go znajdzie, spotka swoją prawdziwą miłość lub odnajdzie zgubioną osobę. Nieśmiało przyznaje się Wii, że uważa go za wyjątkowego. Po spacerze Wija wraca do warsztatu starszego i pomaga przy planach szybowca. Przybywa Olko i mówi, że Iria wzywa ich natychmiast. Kiedy spotykają bohatera, dowiadują się, że kumani zaatakowali Aowo celowo. Szukali chłopca z kamieniem. Uświadamiając sobie, że artefakt jest w niebezpieczeństwie, starszy sugeruje, aby ukryć kamień w jakimś miejscu. Kiedy wracają do warsztatu, starszy postanawia ponownie schować kamień, ale go nie ma. Po przeszukaniu całego pomieszczenia, on i Wija wychodzą na zewnątrz i widzą Melanicę, łupiącą orzechy. Zebrany jej magiczny przedmiot, starszy Roy proponuje zabranie go na szczyt wieży strażniczej. Oceniając wysokość konstrukcji, Wija stanowczo odmawia wejście na górę, ale starszemu udaje się go przekonać. I obaj udają się na sam szczyt.
Pokonując swój strach, Wie natychmiast ryzykuje podejście do krawędzi, by spojrzeć na otaczający krajobraz. Po chwili zaczyna się długo oczekiwana burza. Rozmawiając za ręką, Wie zauważy, że zaczyna się duża burza gredowa. Czując litość dla więźnia, przykrywa więzienie zadaszeniem. Tej nocy piorun uderza w najwyższy punkt wieży obserwacyjnej. Niektóre kamienie spadają na dno więzienia, w którym przetrzymywany jest więzień. Tukarinowi udaje się uciec i wraca do swojego brata, Kando, ale Andok nie jest zbyt zadowolony z jego powrotu i nakazuje swoim sługom, aby wyprowadzili mężczyznę z namiotu. Kopiąc z gniewem, rzeczy Tugarina mówi, że bogowie znów odwrócili się od niego. Nagle szaman dostrzega spadły kamień. Sparin, który rano przyniósł brat Kando do fortu. Dziadek Oi odkrywa brakujący kamień, a Tugarin uciekł z artefaktem. Oisko proponuje potajemnie włamać się do ich obozu w nocy, aby odzyskać go. Starszy się na to zgadza i muszą natychmiast dokończyć szybowiec. Chłopiec i mężczyzna od razu biorą się do pracy. Urządzenie jest prawie gotowe. Trzeba je tylko pomalować na czarno. W obozie Kumanów Kando domaga się obiecanej mocy od szamana, ale szaman mówi, że kamień nie ma mocy, a tylko ten, kto go znalazł, może tchnąć moc w niego. Następnego dnia dziadek Oi i Alenka idą zbierać ziemię dla wojowników. Dziewczyna sugeruje, aby zebrać trochę jaku dla wisz na podróż, a mężczyzna pozwala jej wejść do lasu. Z dala od starszego kilka pońców atakuje dziewczynę. Po ogłuszeniu jej wrzucają ją na kolana i przygotowują się do ucieczki, ale dziadek Oi interweniuje. Po walce udaje im się poważnie go zranić i uciec z dziewczyną. Do wieczora mężczyzna zostaje odnaleziony i przyprowadzony do fortu. Informuje bohaterów, że Lenka została porwana. Po obietnicy, że uratują dziewczynę, dziadek Oi umiera. Tymczasem dziewczynę przyprowadzają do Chana. Wściekły bije sługę i nakazuje mu przyprowadzić chłopca. W warsztacie dziadka opakuje zmarłego. Nagle widzi kruka siadającego na parapecie, biorąc z jego szponów kawałek papieru. Zdaje sobie sprawę, że to wiadomość od dziewczyny. Szybko zbiera swoje rzeczy. Wyrusza za ptakiem, by uratować przyjaciółkę. Docierają do obozu Psian. Znajduje dziewczynę i mówi jej, że jej dziadek nie żyje. Ponownie rozdzieleni, szaman daje Wii kamień, aby mógł napomnieć go mocą. Chłopak zgadza się, ale prosi o swój placek w zamian. Używając fajerwerków i bomb dymnych, tworzy chaos w obozie i stara się uciec z dziewczyną. Jednak Kandu nie daje się zwieść spektaklowi i zatrzymuje dzieci. Związując chłopca, daje mu ostatnią szansę. Inaczej Alenka zginie. Wie zgadza się, ale żąda obietnicy, że nie zostaną zabici. Trzymając kamień w rękach, chłopak nagle zdaje sobie sprawę, co należy zrobić. Przekazując go przyjaciółce oboje, napełniłem artefakt mocą i dałem go Łokowi, aby dotrzymał słowa. Kaha wzywa Tugarina i nakazuje mu zabić dzieci. Używając kamienia Parin, szaman zaczyna rzucać zaklęcie. Z otaczających głazów i gór tworzy giganta. Karan jest gotów ściąć chłopca, ale przypomina sobie, jak Wija osłoni go przed gradobiciem. W ostatniej chwili zmienia zdanie i zabija żołnierzy, zamiast wykonując rozkaz. Wściekły z powodu działań swojego brata, Andok zabija Tugana. W drodze do fortu przyjaciele spotykają bohaterów, którzy zamierzali ich uratować. Wracając razem do fortu, Wija opowiada o przerażającym stworze, którego szaman ożywił. Po pewnym czasie wartownik na wieży dostrzega nadciągającą hordę Psian i podnosi alarm. W stronę fortu zmierza ogromna armia, wśród niej jest golem stworzony przez szamana. Nie wiedząc, jak walczyć z tym potworem, obrońcy próbują różnych broni, ale nic nie działa. Bohaterowie nakazują kobietom i dzieciom szukać schronienia. Olisko wpada na pomysł. Wsiada na konie i galopuje w stronę golema, denerwując stworzenie swoimi wybrykami. Udaje mu się zwabić je do wody, gdzie z pomocą przybywa Velis. Nie wiedząc, czy Olko przeżył, Velis biegnie na brzeg rzeki i woła go. Bohaterowie podchodząc z tyłu mówią jej, że nie żyje, ale w tym momencie chłopak jednak wychodzi z wody. Przepełniona radością dziewczyna rzuca się w jego ramiona i wyznaje mu swoją miłość. Nagle Wija zauważy, że zaczęło się zaćmienie słońca. Żegnając się z Rosangą, chłopak kieruje się ku klifowi. Tymczasem połanie atakują, przełamując fortyfikacje, rozpoczynając bitwę. Mimo liczebnej przewagi wroga, wojownikom udaje się odparcie ataku i wypędzenie ich z fortu. Ich zwycięstwo jednak jest krótkotrwałe. Szamanowi udaje się ponownie ożywić golema. W tym momencie Witcher wraca do Roth z pomysłem, jak powstrzymać szamana. Wspina się na szczyt wieży obserwacyjnej i zakłada szybowiec. Stojąc na krawędzi, pokonuje swój strach i skacze w nieznane.
Z górnym kamieniem udaje mu się ustabilizować szybowiec i lecieć w stronę szamana. Po zrzuceniu kamienia z rąk szamana Via ląduje na skałach. Jednak Andok czeka na niego, domagając się artefaktu. Zamiast tego Kha zostaje przyjęty przez chłopca, który rzuca go do wody. Magiczna moc kamienia natychmiast znika, golem rozpada się. Szukając zemsty, Kha atakuje Via, ale Orko przychodzi mu z pomocą. Po krótkiej walce Orkowi udaje się zrzucić Psiana z klifu. Zdając sobie sprawę, że ma bardzo mało czasu, chłopak pilnie prosi, aby zabrać go do Gloomrack. Po dotarciu na miejsce Via żegna się z bohaterem. Tuż przed wyjściem słyszy krzyk Alenki. Przyszłaby się pożegnać, rozumiejąc, że prawdopodobnie już się nigdy nie zobaczą, całuje go. Via stawia krok i wpada w portal. Wracając do współczesności, Via widzi swojego przyjaciela V, wiszącego na krawędzi klifu. Podchodząc do niego, chłopak łapie go za rękę i ciągnie w kierunku niebezpieczeństwa. Va zmartwiony mówi, że myślał, że jego ręka odpadła i że Via się przestraszył. Via przyznaje, że się bał. Na początku był przerażony. Potem wciągnął go do portalu, stawił czoła próbą w bagnach, spotkał bohaterów, walczył z poinami, radził sobie z magicznymi kamieniami i zmierzył się z golemem. Gdy Via opowiada o swojej przygodzie, oczy Wy powiększają się coraz bardziej. Tymczasem cała klasa, obserwując akcję ratunkową, bije brawo pod wrażeniem odwagi Via. Rok później matka Via wręcza mu starożytną księgę. Przeglądając stronę, odkrywa tajemniczą legendę o Stoneheart, relikwii, która rzekomo ma wielką moc. Via wyrusza na poszukiwanie tego legendarnego artefaktu. Po długiej i wyczerpującej podróży w końcu odnajduje Stoneheart. Gdy go dotyka i szepcze imię dziewczyny, nawiązuje się magiczna więź. Równocześnie 1000 lat wcześniej Alenka natrafia na ten sam kamień. Kiedy sięga, aby go dotknąć, powstaje niewytłumaczalna więź na przestrzeni wieków. Zarówno Via, jak i Alenka czują to połączenie. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.